Dobro. Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Wchodź już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Lubię być w ciągłym ruchu, więc moje soczewki kontaktowe muszą dotrzymywać mi kroku. Soczewki Dailies Total One z unikalną technologią gradientu uwodnienia to komfort przez 16 godzin. Nie czuję ich na oczach. Dailies Total One. Wejdź na zakontaktowani.pl i odbierz darmowe soczewki na próbę. Klemens, nawiążmy jeszcze do wczoraj. Trener chwalił Cię po tamtym konkursie, bo mówi, że cały czas dokonujesz progresu i też chyba na tym Ci zależało, żeby właśnie mimo końca sezonu cały czas robić postęp do przodu. No te skoki w Trondheim nie były źle. Krok po kroczku realizowałem to, co trener mi mówił. No niestety nie udało mi się zakwalifikować do serii finałowej, aczkolwiek ten skok wydawał mi się całkiem w porządku. No cóż, wysoki poziom zawodów jest i widocznie jeszcze te skoki nie są takie dobre, jak powinny być, ale też nie są w jakimś stopniu katastrofalne, także jest w miarę okej. Dzisiaj rano zerwali Was z łóżek, żeby udać się na samolot, cały dzień w podróży, cały dzień w hotelu i na skoczni. No jak Wy to odbieracie? Bo to oczekiwanie było naprawdę długie dzisiaj. No było, ale bardzo, bardzo tutaj są... ta impreza ogólnie jest bardzo zorganizowana i to się chwali. Wszystko jest na czas i jest organizacja jest super, także... To, że czekaliśmy dzisiaj na konkurs tak długo, to nic się nie dzieje, no bo warunki są kiepskie i niestety z naturą nie wygramy. A co powiesz o dzisiejszych swoich próbach tutaj na Vikersundbakken? No, pierwszy raz miałem okazję skakać na tej skoczni i powiem, że jedna z najtrudniejszych mamutów, tak jak wszyscy mówili, że no nie jest, zaskoczenie nie wybacza błędów, na przykład tak jak planicy. Na planicy jeszcze idzie odlecieć, a tutaj naprawdę jest to ciężki mamut. Na takim jeszcze nie skakałem. Teraz jeszcze minimalnie popełniłem, bo na progu troszkę mi to za bardzo do przodu poleciało. I niestety zakończyłem. No jeżeli nic w programie się nie zmieni, to pewnie zobaczymy Cię dopiero w planicy, także powodzenia w kolejnych startach. Dziękuję, do zobaczenia.